Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem w studiu jest Artur Pałyga, człowiek teatru. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry. Człowiek teatru, ponieważ to człowiek, który pisze sztuki i pisał je wcześniej, na samym początku w Teatru Polskiego w Bielsku Białej, później w Bydgoszczy, a obecnie w Teatrze Śląskim w Katowicach. Mhm. Szczególnie dzisiaj nasz gość jest laureatem nagrody gdyńskiej. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, tak się to nazywa. Tak? Dramaturgiczna. I to jest właściwie nie pierwszyzna, dlatego że już jedną taką nagrodę, o ile się nie mylę, otrzymałeś. To była jeszcze nie laureatem, tylko finalistą na razie jestem. Finalistą. Tak, 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 jedną już otrzymałem. Tak. Czyli w gronie pięciu tych, którzy praktycznie rzecz biorąc są i znajdują się w tym ścisłym gronie, bo wcześniej, o ile się nie mylę, tam było 40 sztuk. Tak, które to było kilka etapów. Znaczy pierwszy etap to był, pierwszy etap było 250, później wybrano półfinałową 40 i teraz nazywają to ścisłym finałem, czyli 5 sztuk wybrano. No to finału, które będą, te sztuki będą czytane i na podstawie czytań aktorskich zostanie wybrana ta jedna. I spotkań z autorami również, z tego co tam tak, tak między siebie nie znam. Tak, tak, tak. Będą czytania aktorskie, reżyserowane oraz spotkania z autorami, rozmowy. No, będzie, to jest cały taki mały festiwal w Gdyni poświęcony tej nagrodzie. W jury znajduje się między innymi Jerzy Sztur, o ile się nie mylę. Tak, jest tam Jerzy Sztur. Więc szacowne grono, które ocenia te sztuki. I nie pierwszyzna, dlatego że już jedną taką nagrodę, a właściwie ściśle finalistą tej nagrody byłeś i to jest za sztukę, która związana była dość fizycznie z tym, że to popiół i słońce. Tak, ja nawet byłem finalistą, a później dostałem tę główną nagrodę tak za tę sztukę i sztuka się nazywała W środku słońca gromadzi się popiół i była bardzo związana z Bielskiem Białą. Ta sztuka jest takim punktem granicznym dla mnie między dziennikarstwem a teatrem. Zbierałem materiały do niej jeszcze jako dziennikarz do tego tematu. A napisałem już sztukę, a już nie napisałem z tego reportażu. A punktem wyjścia był pożar na osiedlu karpackim. Nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale to był pożar na 9 piętrze, na którym zginęła kobieta. I sprawa dotyczyła tego, że część osób na Karpackim twierdziła, że widziała ją na balkonie, jak woła pomocy, a strażacy jej nie uratowali, a strażacy twierdzili, że to jest niemożliwe, że nie mogła być na balkonie. Sprawa mi się wydała ciekawa o tyle, że tam prawdopodobnie, jak twierdził oficer śledczy ze Straży Pożarnej, miała miejsce zbiorowa halucynacja. Gdzieś wokół tego był ten tekst i tekst polegał na tym też, że tak jakbyśmy wchodzili do różnych domów w tym bloku, do różnych mieszkań, do różnych rodzin w bloku, w którym to się stało. Czyli trochę tak na zasadzie tego Ikara, który gdzieś tam tonie, a dookoła różni ludzie robią różne rzeczy. Tak, i to był taki strzał, także ta sztuka się okazała. Napisałem z tego sztukę i okazało się, że wybrano ją jako najlepszą w gdyńskiej nagrodzie dramaturgicznej. A teraz w zasadzie jest sandwich. Sandwichman. Sandwichman się nazywa, tak. I coś o niej opowiedzieć, tak? Tak, oczywiście. To było takie wyczekujące pytanie z mojej strony. Tak, 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 tak. No, zabawnie z tą sztuką. Ona powstała po 2 latach pandemii. Więc to jest pierwszy taki wyznacznik, że po 2 latach pandemii, kiedy teatry trochę poszły w taką stronę, że szukamy czegoś, żeby się odbić od dna, czegoś dla szerszej publiczności, czegoś, co będzie zabawne. Więc to miała być z założenia sztuka zabawna. Ona ma podtytuł gatunkowy farsa, aczkolwiek nie jest taką ściśle gatunkową farsą. Natomiast drugi wyznacznik jest taki, że skończyłem w tamtym roku 50 lat i postanowiłem sobie napisać sztukę urodzinową na 50-lecie mojego życia, która jednocześnie będzie farsą. Nie jest to sztuka o mnie, ale gdzieś z doświadczeń 50-latka wynika. Czyli Sandwichman, znalazłem coś takiego i to był punkt wyjścia dla sztuki, że istnieje coś takiego jak pokolenie Sandwich i to jest właśnie pokolenie obecnych 50-latków. Stąd Sandwichman. Sandwich dlatego, że to jest pokolenie unikalne w dziejach świata, które miało... ich rodzice, nasi rodzice mieli nas wcześniej. Moi rodzice mieli po 20 lat, kiedy ja się urodziłem. Natomiast my mieliśmy swoje dzieci późno.
bo już nastąpiło to przesunięcie cywilizacyjne, także moje dzieci się rodziły, kiedy już byłem po 35, miałem 40 lat. No i unikalność tego pokolenia polega też na tym, że mają i rodziców, i dziadków, więc dzieci mają pradziadków i prababcie, no bo rodzice są, mieli nas wcześniej, więc są młodzi. I później to, co jest definicji tego pokolenia sandwich, stąd sandwich, że w środku jest ten to mięsko, tak? Czyli ten... Czyli to nie jest wegetariański sandwich. Powiedzmy może tofu też. Okej, dobra, niech tak będzie. Które utrzymuje swoje dzieci, które są jeszcze małe i chodzi na zebrania, jako 50-latek chodzi na zebrania do przedszkola czy do szkoły, a z drugiej strony ma już tych starszych rodziców, którym też trzeba pomagać, bo mają niskie renty i emerytury i trzeba im też pomagać finansowo czasami, czy starać się o dom opieki. I jeszcze ma czasami tych pradziadków, czy swoich dziadków. To jest wielowarstwowy sandwich. I on jest w środku właśnie tak, to jest wielowarstwowy sandwich, który jest w środku tym, właśnie on jest tą treścią, która jakby nadaje smak, czy smak, czy też... Czy chodzi, znaczy w socjolodze, którzy ukuli ten termin, mieli na myśli to, że on część, że opiekuje się wszystkimi pokoleniami następnymi i poprzednimi, również finansowo. Sandwichman właściwie w takim wydaniu typowo amerykańskim, to jest człowiek, który występuje w reklamie, czyli tak jest tutaj oreklamowany z przodu, z tyłu i to tak właśnie... Jest. Tak, tak. Też o tym myślałem, że to jest taki człowiek, który ma mało szanowaną pracę i taki jest bohater tej sztuki. To jest pokolenie, które miało, przynajmniej w Polsce, duże aspiracje wolnościowe. Moi rówieśnicy, 50-latkowie, wielu z nich miało takie marzenia, ja też w młodości, że będziemy takimi obierze światami, którzy będą jeździć po świecie, będziemy wolni, gdzieś ten klimat hipisowski gdzieś za nami się ciągnął, bezdroża i wolność. A natomiast wpadliśmy właśnie w to, że kredyt na 30 lat i dzieci i rodzice na utrzymaniu znaczy to nie jest tylko mój przypadek, szczęśliwie ja nie mam rodziców na utrzymaniu, rodzice się utrzymują sami, ale to jest jakaś cecha tego pokolenia. Jesteśmy równolatkami w zasadzie, muszę ci powiedzieć. Gratuluję. To jest w takim razie sztuka też o mnie. Chociaż dobrze. Ja też nie muszę utrzymywać rodziców. A jeżeli chodzi o kwestie, które dotyczą tych spotkań z ludźmi, jak to wygląda później na miejscu? Bo jest dyskusja, która się rozwija. Czy to wzbogaca... Mówisz już o Gdyni, tak? Tak, mówię o Gdyni, no. Tak, dlatego ten finał jest tak istotny, znaczy, on jest inny niż, bo wcześniej te dwa etapy się opierały na tym, że było po prostu jury, które czytało te sztuki i wybierało, które jest, im zdaniem są najlepsze. A w finale ma się sprawdzić sceniczność sztuki, czy ona się nadaje do teatru i jak bardzo. I polega to na tym, że zapraszani są uznani już reżyserzy teatralni, którzy przygotowują taki w zasadzie mini spektakl. To jest, znaczy aktorzy nie uczą się tekstu na pamięć, czytają, ale jest to trochę inscenizowane po to, żeby wydobyć to, co jest jakąś siłą tego tekstu dla reżysera. Oraz jest na tym publiczność, więc jurorzy, którzy są na tych czynach, też widzą, jak publiczność się reaguje, jak to odbiera, jak nawiązuje się kontakt z publicznością przez tę sztukę. I później jest dyskusja z autorami. Często te dyskusje, kiedy autor czy autorka tłumaczył, skąd ta sztuka i dlaczego tak, okazuje się, że to też miewa wpływ na werdykt jurorów, którzy się tym dyskusją przysłuchują i patrzą, czy tak przypadkiem mu wyszło, czy rzeczywiście jest to przemyślane. To często wynika z dyskusji oraz są dyskusje z publicznością. I to jest parę dni w Gdyni jesienią, kiedy to wszystko się odbywa. No to jest najważniejszy taki w Polsce festiwal autorski, autorów sztuk teatralnych. W Gdyni odbywa się też festiwal Raport i w tym festiwalu też dwukrotnie zwyciężałeś. Tak, Raport i Gdyńska Nagroda były ze sobą sprzężone. To była tak naprawdę jedna impreza rozbijająca się na dwa. W tym roku niestety Raportu nie będzie. No właśnie, tak też coś doczytywałem, tak, że to są problemy związane z finansami. Zabrakło tam bodajże 0,6% tak punktu do tego, żeby się zakwalifikować do finansowania. Tak, niestety nie rozumiem tego, dlaczego tak jest i za co są te punkty. Był to najważniejszy festiwal
w Polsce dla współczesnych autorów sztuk. No i nie rozumiem, jak to jest, że nagle brakuje na to 0,6 punktu, z czego to wynika. Natomiast niestety decyzja już zapadła, że nie będzie festiwalu Raport, podczas którego odbywało się finał Gdyńskiej Nagrody, będzie będą tylko czytania. Nie wiadomo, czy to wróci, nie wiem, dlaczego tak jest. Tam dwie twoje sztuki jeszcze oprócz tego były zwycięzcami. Jedna to był Żyd bodajże, tak? Tak, to było wielkie zaskoczenie i wielka radość, kiedy Żyd zdobył główną nagrodę na Raporcie. Tak. To był pierwszy taki duży strzał dla mnie, że można gdzieś w Polsce ta sztuka moja rozbłysła. Wtedy reżyserował to Robert Talarczyk i grał Teatr Polski w Bielsku-Białej, tak. To był Żyd. A później Wszystkie rodzaje śmierci w reżyserii Pawła Pasyniego z Teatru Łaźnia Nowa. Tak. I to z Bydgoszczy, tak? Nie, to był Kraków. Kraków. Nowa Huta dokładnie w Krakowie, no ale Kraków, tak. Mhm. Wszystkie rodzaje śmierci, inspirowane to było książką Hermana Hessego, Siddhartha. Jeżeli chodzi o twoje sztuki, to twoje sztuki były przekładane na bardzo wiele różnych języków. Tak, to jest fajna sprawa, że te sztuki są przekładane. Bardzo dużo, tak, wliczam sobie czasami te języki, kurczę, nawet kataloński był, no, ukraiński, no, różne takie języki były, rumuński. Turecki? Tak, na turecki. A, jedna turecki była przełożona i była grana sztuka w Stambule. Tak, Istanbule, tak jest. Tak, i była grana w Budapeszcie, Żyd był grany w Budapeszcie, po węgiersku. I słyszałem, że była też w Jekaterynburgu. Była w Jekaterynburgu, było czytanie w Jekaterynburgu za Uralem. Sztuki w promieniach, monodram o Marii Skłodowskiej-Curie i tenże monodram został wystawiony w Petersburgu. W Teatrze Elisaveta. Niedawno miał premierę, niedawno, na tyle dawno, że jeszcze nikt nie bojkotował wtedy Rosji, więc pojechałem na tę premierę i nikt się nie spodziewał, co się stanie. Teraz są problemy z tym, niestety, z graniem tego. No, pewnie nie będzie grane, bo nie wyrażę zgody, niestety. Powiedz mi, jak to wygląda, bo ta praca dziennikarska w dużym stopniu, przynajmniej z tego, co tak zauważam, wpływała, czy wpływa nadal na inspirację twoich sztuk, na te twoje działania. Kiedyś oglądałem taki film, oczywiście, jeżeli się znowu pomylę, nie śmiej się ze mnie, dotyczył on bodajże pożeraczy. Pożeracze, tak się nazywało. I inspiracja była związana z tym, że byłeś gdzieś wolontariuszem? Tak. No właśnie, i co? I tak nagle... I opowiedzieć o pożeraczach? No tak, właśnie to jest też intrygujące, no bo z jakiegoś powodu ona została napisana. Tak. Ja ciągle, wiesz, gdzieś tam... Oczywiście bardzo mocno korzystam cały czas z doświadczeń dziennikarskich, choć one się coraz bardziej oddalają w czasie. A to polega na tym, że opisuję rzeczywiście w sztukach takich jak pożeracze rzeczy, których doświadczyłem, w których uczestniczyłem, na podstawie rozmów, które przeprowadziłem. To było ciekawe doświadczenie dla mnie, pisanie tego. To się wzięło się z takiej wyprawy, początkiem była taka wyprawa do Hakasji, to jest republika na Syberii, w Rosji. Oni się czują odrębni bardzo od Rosji, Hakasi. To jest południowa Syberia, czyli powyżej Mongolii. I to była taka wyprawa szamańska. To znaczy jeździliśmy z szamanką syberyjską po świętych miejscach szamańskich, z taką grupą Hakasów stamtąd. I po pierwszym obrzędzie, w którym brałem udział jako obserwator, poprosiła mnie potem i powiedziała, że widzisz, że mam jakiś ogień nad głową, że mam jakiś problem, że coś, z czym do niej przyjechałem, czego od niej chcę. O proszę, a ty tak z intencją taką tam przyjechałeś? Ja przyjechałem dość... Byłem ciekawy, jak to wygląda. Oczywiście super przygoda i wyprawa, Syberia, szamaństwo. No to świetna rzecz, pojadę sobie. Natomiast byłem w początku sceptyczny wobec tych szamańskich obrzędów. Taki z ciekawością, ale nie zamierzałem jakoś bliżej w to wchodzić, tylko się przyjrzeć, jak tak to się wygląda. Tak się obawiałeś trochę może.
Wiesz co, nie miałem w sumie obaw, po prostu kompletnie w to nie wierzyłem. Wyobrażałem, że to są jakieś takie bzdury w rodzaju horoskopów pisanych w gazecie. Znaczy, że nie, może bardziej zakorzenione niż to, ale że nie dowierzałem w tym głosu zupełnie, a oczywiście w nie miarę... Nie dostrzegałeś duchowości jakiejś. Tak, w miarę upływu czasu na tej wyprawie coraz bardziej się w to wkręcałem, ale chcę powiedzieć, że ta sztuka pożeracza się tam zaczęła, dlatego że zacząłem opowiadać tej szamance, kiedy ona patrzyła w dym ogniska gasnącego, o różnych doświadczeniach, jakie miałem w różnych miejscach świata. Akurat tak się złożyło, że w poprzednich latach byłem i w Afryce jako wolontariusz w Burkina Faso, gdzie nosiłem paczki, woziłem paczki z jedzeniem i z lekami, i z zeszytami, nieważne. I niedługo później w Kalifornii, i w Teksasie, i w Iranie. I powiedziałem tej szamance, że mam takie różne okruchy z całego świata, które jakoś się łączą, ale nie wiem do końca jak. Nie potrafię tego połączyć. Jak to jest, że tutaj rozmawiam z dziewczyną w Iranie, która opowiada o swoich aspiracjach i o tym, że ten Iran jest poza zainteresowaniami świata, a potem rozmawiam w Teksasie z rodziną, która mówi o tym, że ponieważ Brenda, córka, nie ma pieniędzy na... że cuda są bardzo drogie, więc najlepiej jakby zbombardować jakiś kraj, na przykład Iran, wtedy ropa pójdzie w górę, a oni handlują ropą, więc będą mieli na studia dla Brendy. To się trochę łączy niestety. To się trochę łączy, ale było więcej takich rzeczy, które wiedziałem, że trochę się łączą, ale jak z tego zrobić jakąś całość, która powiedziałaby o tym świecie? No i szamanka wtedy powiedziała, jak weźmiesz udział w całym obrzędzie, przejdziesz całą drogę, będę miała specjalną drogę dla ciebie, szamańską, to będziesz, to napiszesz, to będziesz wiedział. I rzeczywiście taką drogę przez cały ten pobyt przeszedłem, coraz bardziej się w to wkręcając. Teraz mówię o tym trochę z dystansem, wtedy rzeczywiście jak się tam jest, jak się to przechodzi, to człowiek się w to wkręca. Szczególnie jak się widzi jakieś rzeczy, które trudno wytłumaczyć racjonalnie. No i rzeczywiście przyjechałem i tak jak przepowiedziała Lidia Szamanka, napisałem sztukę i to była właśnie sztuka pożeraczy, która próbowała zebrać te wszystkie doświadczenia, o których jej opowiadałem. I to jest połączone tym szamańskim procesem trochę, tak. Część pożeraczy, fragmenty pożeraczy były wystawione w teatrze w Bydgoszczy w takim spektaklu pod śmiesznym tytułem Trump i pole kukurydzy. To jeszcze za panowania prezydenta Trumpa w Stanach. A cała sztuka nie została nigdzie jeszcze wystawiona. Mam nadzieję, że to się stanie. Podobnie reportersko było też z Nangarkel. Tak, tam bardzo mocno to było oparte na dziennikarskiej metodzie wywiadów bezpośrednich oraz na tym, że zaprosiliśmy do udziału w próbach do tej sztuki uczestników wydarzeń, czyli żołnierze z 18 Batalionu 10 Szturmowego z Bielska, którzy byli w Afganistanie i którzy brali udział i byli sprawcami tego incydentu w Nangarkal. Incydentu, podczas którego z polskiego moździerza została wystrzelona rakieta, która trafiła w wioskę Nangarkal, gdzie nie zginęło parę osób. I był długi proces sądowy później. No i o tym była sztuka i wystąpił w tej sztuce Andrzej Osiecki, czyli tak, jeden z żołnierzy, który w tym brał udział. Tak, to bardzo mocno było. To połączenie pracy dziennikarskiej z teatrem i z próbami. No raz była tam Safia Rabati, Afganka, którą też znalazłem i zaprosiłem do tego projektu. I sporo z nią rozmawiałem podczas tych prób. Tak cały czas to gdzieś jest, to dziennikarstwo, myślę. Czy są jakieś takie rzeczy, o których w tej chwili jeszcze nie wiemy, nie są oficjalne, ale nad którymi w tej chwili pracujesz? Skończyłem właśnie pracę nad słuchowiskiem, z którego organizatorem całego przedsięwzięcia jest Teatr Lalek Banialuka. I nagraliśmy słuchowisko na podstawie Kajtusia Czarodzieja Janusza Korczaka w Radiu Katowice. To było nagrywane. 1 czerwca będzie premiera. Reżyserował znakomity reżyser radiowy również i teatralny Paweł Łysak. No, występują aktorzy Teatru Banialuka.
No i tak, ma być uroczysta premiera z publicznością na żywo w radiu. To są rzeczy, czerwca, Dzień Dziecka. Rzeczy, o których jeszcze nie powiedzieliśmy, to jest dokładnie to, że słuchowiska powstają na bazie twojego działania, a poza tym też adaptacje filmowe. Żyd na przykład był już w wersji Właśnie filmowej, o ile się nie mylę. Znaczy to jest teatr telewizji filmowej. Teatr telewizji. Tak. Z Andrzejem Grabowskim w roli dyrektora. Tak, powstał. Nawet niedawno był ponownie puszczany. To powstało parę lat temu i niedawno znów była emisja. Na razie tylko Żyd oraz było nagranie, które też było w telewizji, spektaklu Tato z Teatru Bagatela. To są dwie rzeczy, które... Tato też otrzymał jakąś nagrodę. Tato otrzymał w Gdyni raporcie Nagrodę Publiczności. Wygrał Festiwal Komedii, wygrał Festiwal Zabrze. Tato zgarnął masę różnych wyróżnień i nagród oraz, co jest dla mnie może najważniejsze, cały czas mimo upływu paru lat, cały czas jest na afiszu, cały czas w repertuarze Teatru Bagatela. I tam jakieś mnóstwo ludzi go obejrzało i ciągle chodzi w Krakowie na ten spektakl. To był dość... To jedna z najbardziej udanych frekwencyjnie, jeśli chodzi o frekwencję sztuk moich, chyba to. Pewnie to dlatego, że Teatr Bagatelego gra, który jest mistrzem frekwencji. Niebagatelny mistrzem frekwencji. A teraz gdybyśmy wrócili jeszcze do kwestii tej nagrody, która jest w zasięgu ręki, to ona praktycznie rzecz biorąc, rozstrzygnięcie nastąpi w październiku, z tego co tak mniej więcej. Koniec września, początek października, podali datę w tej chwili 1 października, że ma być rozstrzygnięcie, tak. Czyli przez te wakacje mogę się tak chodzić i myśleć, czy będę miał tą nagrodę, czy nie. Nie, oczywiście nie będę o tym myślał. Sensu, my będziemy myśleć i trzymamy kciuki za ciebie i trzymamy kciuki za jury, żeby podjęło jedyną właściwą decyzję. No i oczywiście zapraszamy cię do studia wkrótce. Dziękujemy za to przybycie i zapraszamy na, mam nadzieję, jakieś kolejne spotkania, żebyś mógł podzielić, albo inaczej, żebyśmy mogli usłyszeć od ciebie jakieś znowu ciekawe wieści związane z dramatopisarstwem. Tak, dziękuję serdecznie, a chciałem jeszcze zaprosić wszystkich na to słuchowisko 1 czerwca o 19.15 w Radiu Katowice, Kajtusz Czarodzi, jeśli mogę. Oczywiście. Serdecznie zapraszam. Teatr Banialuka w jego imieniu też zapraszam. Aktorzy nasi bierzcy będą grać. Dziękuję serdecznie za rozmowę i za zaproszenie do studia.